Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah, yeah. But so has your evil doppelganger, Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, yeah. Making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that Dark Presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Okej. Okay. Ciekawy wstęp do rozdziału. Cześć wszystkim. Ja jestem Krotor. I to jest Alan Wake 2. Tak mnie naszło, jak słuchałem tego wszystkiego. A co jeśli to jest skrzyd i on chce pstrykać właśnie, żeby doprowadzić do tego końca swojego rozdziału. A to nie jest prawdziwy Alan Wake. Tylko się podszywa. Taka dziwna teoria. O, przynajmniej wracamy do starego pokoiku. Tablica. Mowanki. Just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Ciekawe, czy Nightingale wróci. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Fu. Uła, ile kartek?
Dobra, po kolei. Leży mroku, istnieje duch mroku. Kolejne. Ale tego jest mnóstwo. Duch mroku pod postacią zgrzyta zmienia opowieść Wake'a. Co obróci świat w koszmar. A. Wake twierdzi, że do leża mroku można się dostać przez dno Cauldron Lake. Wake, opowieść odmienia po kawałku naszą rzeczywistość. Proces ten zachodzi stopniowo. Latarka wydaje się osłabiać o tym opętanych, o tym białych, to. Pełno tego jest. W środku w jasnym świetle Saga poczuła się bezpieczna. Jakby nic nie mogło jej to zaszkodzić. Wake, skrzyd i duch mroku są jednoznaczne. Wake był uwięziony w leżu mroku przez 13 lat. Leżę mroku zamykamy? Nie, jeszcze nie. Wake, na skutek zetknięcia z leżem mroku, fikcja zyskuje moc odmieniania rzeczywistości. Jak zatrzymać opowieść? Szybko. Wake, jeśli tego nie powstrzymamy, zgrzyt wykorzysta opowieść, żeby zmienić rzeczywistość na stałe na początku Deerfestu. Musi dotrzeć do pstrykacza przed skrzytem. Dzięki niemu będzie mógł zmienić opowieść i odesłać skrzyta do leża mroku. W jakiejś innej, dziwnej rzeczywistości. Leże mroku łączyło się z naszym wymiarem. To miejsce i leże mroku według strony ten obszar nazywał się kolizją. Też na to wzdycham, no. O, już nowa część. A dimension that's home to monsters. Wild stuff. Rzeczywiście. Wkroczyłam do kolizji w Cauldron Lake dzięki wyrecytowaniu wiersza. By mogło dojść do manifestacji kolizji, potrzebny był nacisk z obu stron rzeczywistości. Rzeczywistość musiała ulec erozji na skutek wielu mrocznych historii. Jej kontrapunkt powstały w otchłani leża mroku, musiał połączyć się z opowieścią z drugiej strony. Bajki, przypowieści i miejskie legendy powiązane z konkretną lokacją. W takich miejscach pojawiają się kolizje. Zmieniający rzeczywistość wpływ leża mroku rozlewał się jak woda, w miejscach, w których sztuka podpowiadała alternatywną narrację. Cicho. Czy więcej tych karteczek nie miałem? Writing come true, taking something real and nudging it. They're treating people's lives like toys. Can Wake be trusted with that kind of power? Can anyone? Im silniejsza więź pomiędzy przekonaniem i odpowiedzią emocjonalną, tym lepiej. Im mroczniejsza, tym też lepiej. Na później. Kurwa, to wszystko. Pełno tego było. Cała w zasadzie ta strona. Coś tu jeszcze mamy? Nope. Dobra. Pogadajmy z Alanem. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. No i teraz może się dowiemy, czy oni są po tej stronie dobrej czy złej. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? Nie widzę. Working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan,
If I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Dobra, pierwszy zgrzyt czy kult? Zgrzyt. Wake has a double. Mr. Scratch. Rozdwojenie jaźni. A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Okej. Okay. Trzeba go będzie osłaniać. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. O, czy chcecie popytać? Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okej, dziwna historyjka. To jest na później. Kult drzewa. Mają pstrykacz. Czemu pracują do zgrzyta? Co ma z tego kult? Czas pokaże. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages. Przejebane. Matka przyłapała. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Spoko, spoko. Tylko szybka kopia. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. No i przejebane. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Tyle? It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Pewnie nawet nie jest jego. O! Wiadra? Co to jest? Możesz rozgrywać tę historię w dowolnej... Co tu się teraz dzieje, nie? Przełącz postać. Pudełko na buty. Szybki zapis. Czy ja mogę właśnie Alanowi na przykład dać shotguna, apteczki i tak dalej? No, spróbujmy dać tutaj apteczki. Flare może też. Dobra, shotguna zostawmy sadzę i... No, w sumie, czemu nie spróbować? Może coś na szybko się dowiemy. What the fuck? Wygląda jakby miał wrócić do leżamroku. That was back. I wasn't able to escape. The dark presence had stopped me. Ha? Czyżbym wygrał? Z tym zgrzytem? Nie pierdziel.
had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. I'm a writer. Czyżbym miał rację? Pisz. Może jednak trzeba tą sagą grać, ale wychodzi na to, że jednak Alan rzeczywiście jest tutaj. W leży mroku ciągle. Czyli zgrzyt się uwolnił. Draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. No. Kolejny filmik ze zgrzytem. Welcome, welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something. I was back and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark. Czekaj, chwilę, lepiej chcę tu iść zobaczyć. O, nie można zapisać. Nie można przełączyć postaci. I nie można zajrzeć do pudełka, żeby zobaczyć, się przenoszą przedmioty. Dobra. Może po filmiku. No, no minę, jakbym też miał taką. Da się w ten telewizor. O, teraz. Już słyszę ten śpiew. Dawaj. From what I gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Co tu się odwala? On tak zgłupiał minę, że... Ten doktor? O, pępuszek. No idę. A, szybciej, no dobra, szybciej idę. What the fuck? Ale dziwnie przyszedł. Czerki. Niezbyt urodziwe z twarzy. Ale chyba rodzeństwo podobne do siebie. Odwalań. Co
Casey. Nice. Kurde, koncert na żywo, nie? No i kolejny telewizorek. Co ty gadasz? Dopiero zaczynałem tańczyć. Nice. Ładne przejście. To jest historia, a nie to tam o jakimś leżym roku. Nie, w sumie nawet w leżym roku to nieważne. Z taką muzyczką. Boink. Lepiej nie ryzykować z zbieraniem tego światła. Czy to wziąć? Nie. Co on tam robił? Chyba dostał po mordzie. O, latarka. Pistolet też. Czyli się zaczyna. Telefon będzie dzwonił, a nic. Halo? No, światło? Aha, tu trzeba świecić to. Tu strzałeczka. Kurde, zapętlili mnie. Ło, ale stylowa, jasny gwi. Fiu, fiu. Wyblokowane. Tak bym musiał złapać stąd. Kurwa, gdzie tu jest światło? Nie no, zgłupłem teraz, nie? Telefon może zadzwonić w końcu? Zakładam, że muszę światło przełączyć. No, ta strzałka pokazuje tu. Tu jest światło. Czy ja wokół niego cały czas latam jak debil, czy się pojawiło po prostu po jakimś czasie, jak pobiegałem?
Jasne, widzę schizy tutaj są, nie? Nie rada, że kolejna piosenka. Znaczy nie mam nic do niej, ale... Trzeci raz? To trochę jest. Przybliżamy się. O, balada. Wino. Ma na randkę idzie. No, potwierdził. Chiński łepek znowu. Drugi. Rakietnica? Nie wiem, czy to się tak tu nazywa. To też weźmiemy. O tym będą. Szczęście. Lala. Kurde. Ulala. Co ty rzucasz? I'm speed. Adi. Czekam, aż ten przyjdzie. O kurde. Ale to mam. Nie, był idealny strzał. Dobra, bagi. Jasny gwint. No, takiej muzyki to jeszcze się nie nawalałem, nie? No, pochopca nie myślę. Dla niej to będą? Chyba dwóch padł. Medykamenty. Leci. Kurwa. No nie no, unika zrobiłem, nie? O! A kto tu ma teraz leczenie? O, zniknęli. Do 40% chyba powinno mnie podleczyć, o ile pamiętam.
punkt kontrolny, przynajmniej tutaj jest. Safe. Kurwa, możemy już tam wyjść? O, nareszcie. Pierwszy. Adieu. Dość proszę. Naprawdę było leże mroku. Drzemka wsiadła mocno. That was interesting. Dziecia. Bardzo interesujące, no pewnie, pewnie. Jasny gwint. Czy to była toaleta? A vision. Chciałem... Kurde, tu ma zapis, nie? Świństwo. Dobra, zobaczmy echo. What the fuck? Nie pierdziel, nie? A, spierdzalam. Mamo? Przez mękę, no. Marzenia. Koniec pieśni. Dziękuję ci. No shit. Piękne to było, piękne. No, masz minę adekwatną do sytuacji, nie? Takie, co to właśnie kurwa było? Z wykończenia. No jeszcze tu jestem. Nie pierdzie. Ale on siadł na tamtym fotelu. Co jest? Przepraszam bardzo. And I thought this place couldn't get any stranger. Ja pierdzie. O, Tom się nazywał ten koleś? Catchy, right? Co ty go to sobie? Opuść studio, bardzo chętnie, do widzenia, adi. Całe życie jak w Madrycie, wiadomo. Przygoda życia niemożliwa, normalnie. Co tu się działo, to jest... O kurde. No to było coś, to było coś, to było przeżycie, no. Pierdziele, tutaj się to kończy. Nie masz szans. Ja już mam do śpiewania dzisiaj. Dzięki wszystkim za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Show me the champion.